Risotto z cukinią i krewetkami. Dzień dobry. Zapraszam na obejrzenie tego filmiku, a później wykonanie go u siebie w domu, jeżeli będziecie mieli na to po prostu ochotę. Co dzisiaj przedstawię? Przedstawię dzisiaj risotto z cukinią i krewetkami, tak jak już było mówione po tytule. I tutaj, jak widzicie, troszeczkę jest pracy, troszeczkę jest to czasochłonne, ale warte swojej uwagi, warte każdej minuty, nie tylko szybkie dania pojawiają się u mnie na kanale. Oczywiście wszystkie składniki oraz kalorystykę i gramaturę wypiszę Wam na dole pod filmikiem. Jak możecie już zaobserwować, nie jest to danie jednogarnkowe, jak często u mnie to bywa, bo w jednym garnku przelewamy bulion do jednego garnka, który musi cały czas wrzeć. Czyli cały czas chodzi na gazie, że tak powiem. Następnie dajemy olej na rozgrzany garnek do rozgrzanego garka, w którym będziemy robić risotto i połowę masła. Musimy to wszystko oczywiście rozpuścić. Pomaleńku. Niech się zrobi fajna, delikatna pianka. Tak jak wspomniałam, to troszeczkę jest czasochłonne. Trochę jest tutaj przy tym zabawy, ale nie szkodzi. Poradzimy sobie. Warte tych kilku minut stania. Cukinia. Kolejny składnik, który ląduje do naczynia. Jest to cukinia pokrojona w talarki. Tak naprawdę nie ma znaczenia, w jakie kształty pokroicie warzywa. Por, oczywiście mały por, ja mam tutaj taki maleńki, ładny por, który wygląda jak szczypiorek. Dodatkowo leci teraz czosnek przyciśnięty przez praskę do tego masła oraz oleju. Wszystkie składniki będziemy ze sobą łączyć. Czyli po prostu wymieszać, przemieszać w garach dobrze. Wsypujemy ryż i teraz tutaj taka maleńka uwaga, bo ja mam ryż do robienia paeli. No nie było, nie miałam na stanie w domu ryżu typowo takiego do risotto. Także widzicie, taki ryż również się nadaje. No w sumie to i to jest danie, które trzeba robić na gazie. Także chyba nie ma wielkiego znaczenia. Przynajmniej tutaj w tej potrawie. Od razu Wam to powiedziałam, bo przecież nie ma sensu, nie wiem, udawać, że to jest inny ryż. A szczególnie, że wypiszę Wam również dokładnie wszystkie składniki. Dobra, mieszamy. Mieszamy i chwilę podsmażamy. Tak, jedna minuta podsmażenia tych wszystkich składników. I teraz robimy w ten sposób, że przykładamy łyżkę bulionu do garnka. Mieszamy kilka razy, aby odparowało. I tak, teraz będziemy się bawić, kochani. Także mieszamy. Troszkę niech odparuje. Dodajemy bulion. Mieszamy. Kilka razy, aż płyn odparuje. Kolejny raz. I tak będziemy robić cały czas. Więc tutaj w tym momencie powinna się pojawić jakaś muzyka. Albo jakiś, nie wiem, inny głos narracyjny, albo opowiedzieć jakiś kawał, jakiś suchar. A ja po prostu będę mówiła łyżka i mieszamy. Łyżka bulionu i mieszamy. Łyżka bulionu i mieszamy. Zobaczcie, jak tu już on zgęstnieje fajnie.
To bardzo szybko się dzieje, pomimo tego, że widzicie, filmik trwa, nie wiem, w 15 minut, może ja zmniejszyłam tutaj też, skróciłam filmik, to myślę, że z 20 minut stałam, także z pół godziny i potrawa gotowa. Przestawiłam sobie kamerę, bo już mi za bardzo parowało, ale wykonuję te same zadania, czyli łyżka, wywaru, bulionu i porządną mieszaninę. I mieszamy. Jeżeli lubicie krewetki, albo cukinię, albo risotto, fajne połączenie, wypróbujcie. Delikatny smak, naprawdę delikatny. Mało składników. Fajne, szybkie danie. No może nie szybkie, bo trzeba trochę tu postać. Nie można odejść, tylko trzeba wlewać i mieszać, ale tak jak wspomniałam, warte uwagi. I łyżka. I mieszamy. Powiem wam jeszcze tak, że to będziemy tą czynność wykonywać do końca, aż nam się płyny skończą. Ale gdy już ryż będzie al dente, taki już wiecie, prawie, to przestaniemy na chwilę, a później tą część, co zostanie, tak czy inaczej użyjemy. Fajnie gęstnieje, fajnie się robi taki zlepek, że tak powiem. Chyba to słowo nie zachęca do jedzenia, zlepek. I mieszamy. Tutaj dobrze jest mieć fajny garnek, fajne naczynie, które jest dobrej jakości ze względu na to, żeby nam się po prostu to nie przypalało, a raczej gotowało, bo taki płyn przywiera. O, już tutaj ryż jest al dente i dodajemy krewetki. I ja mam tutaj krewetki już ugotowane, a mrożone, także gotowa wersja. Jeżeli używacie surowych, to ten czas gotowania się zwiększy troszeczkę. No i dodajemy dalej płynów. I tak te krewetki, tak myślę, że około 5 minut zajmuje. Można tylko je podgrzać, aby, jeżeli jecie mrożone, to wiecie, chwila, 3-5 minut, aby to wszystko się rozmroziło i ponownie zagrzało. Przyprawiamy do smaku oczywiście solą oraz pieprzem. Mieszamy. Dodajemy cały czas ten płyn. Już musimy zużyć go do końca. No i teraz pieprz. Jak widzieliście, biały. U mnie to różnie z tym pieprzem. Teraz mam fazę na biały pieprz. Lubię po prostu. I mieszamy. Już mi wywar się dosłownie kończy. Już muszę przechylać garnek, żeby nalać, ale jednak jeszcze jest. No mówię, no tak pół godziny trzeba przy tym garnku postać. Nie ma zmiłuj. Dodajemy już teraz na koniec, praktycznie na koniec, to masło, które zostawiliśmy wcześniej, tą końcówkę masła. Teraz dokładnie trzeba jeszcze zamieszać. Łączymy, żeby to masło się rozpuściło, musimy dokładnie wymieszać.
jeszcze bulion. O, już trochę więcej. Konsystencję teraz taką płynną mamy, ale to za chwilę wyporuję i będzie fajne risotto. Mieszamy, mieszamy, żeby ten... Cały czas dużo mieszamy z tego względu, żeby ten płyn wyparował. Dlatego nie zostawiamy, nie przykrywamy, tylko mieszamy, aby to bardziej było gotowanie na parze niż jakaś inna forma. Dodajemy teraz pietruchy. To już jest na wyłączonym gazie. Dodajemy pietruszkę. Mieszamy jeszcze trochę. Przykrywamy naszą potrawę i odstawiamy na kilka minut, żeby postało na palniku pod przykryciem. Rozkładamy po talerzach, serwujemy ciepłe. Tak wygląda, tak prezentuje się risotto. Zapraszam do kolejnych filmików. Smacznego!